Savoir Vivre jest tak samo ważny jak sama gra w tenisa. Jednak jest to dyscyplina wyjątkowa, przyciąga wyjątkowych ludzi. Każdy może grać w tenisa, ale jednak te zasady muszą być respektowane. Właśnie to jest wyróżnik tenisa, że jesteśmy z jednej strony przeciwnikami, ale z drugiej strony jesteśmy razem. Po meczu podajemy sobie ręce. To jest rodzaj okazywania szacunku dla grających. Super, jeśli mimo wielkich emocji potrafisz zachować klasę. Te wszystkie zachowania, powiedzmy sobie, takie trochę naganne, czyli rzucanie rakietą, trochę wypaczają tą piękną dyscyplinę, jaką jest ten. Nie dobierzesz tych skarpetek. No trudno, to jest cena elegancji. Tak jest, że ci, którzy nie stosują się do tenisowej etykiety, są postrzegani jako ci dopiero początkujący i może nie tacy pełnoprawni członkowie tenisowej rodziny. Chcemy takim programem jak tenisowy Savoir Vivre rozwijać te pozytywne, dobre, kulturalne zachowania na korcie, ale też poza nim. Tworzymy filmiki, w których pokazujemy po prostu, jak się nie zachowywać. Yes, come on! I potem jak się zachowywać poprawnie. Przepraszam. Uważam, że takie akcje są bardzo potrzebne, bo ludzie często po prostu nie wiedzą, jak zachować się na korcie. I to nie wynika wcale ze złej woli, że palną jakąś tenisową gafę, tylko po prostu z tego, że nie mieliśmy się gdzie tego nauczyć. Uczymy się, jak prawidłowo odbijać, musimy się też nauczyć, jak prawidłowo się zachowywać. Wydaje mi się, że każdemu, kto tylko zacznie trenować tenis, przyjdzie to z łatwością. Dlatego, że to jest bardzo przyjemne przebywać wśród eleganckich, uśmiechniętych ludzi.